Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Choroby układu sercowo-naczyniowego są od wielu lat już najważniejszą przyczyną zgonów na świecie. Chciałbym zapytać, jak wygląda występowanie tych chorób w Polsce? Rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, jest to główna przyczyna zgonów w krajach rozwiniętych, rozwijających się, w tym również w Polsce. Szacuje się, że około 46-47% populacji osób dorosłych umiera niestety na choroby układu krążenia. A oczywiście wiąże się to ze stylem życia, tak jak i w Polsce, i w innych krajach. Niestety te złe nawyki żywieniowe, czy brak aktywności fizycznej, czy palenie papierosów, to przyczynia się do rozwoju tych chorób. Także jest to rzeczywiście główna przyczyna zgonu w wielu krajach. Pewnie wiele osób dzisiaj podejrzewa, że nowotwory mogą być tą główną przyczyną, ale chyba nowotworom jeszcze daleko, prawda? Tak, to około 20-kilku% umiera z powodu nowotworów, ale jest to druga przyczyna zgonów, także między innymi również w Polsce. I tak jak choroby układu krążenia, mamy już pewne trendy spadkowe od 3 dekad, a w przypadku nowotworów to niestety cały czas narasta. Niektóre zgony z powodu niektórych nowotworów spadają, ale w sumie zgony ogółem z powodu nowotworów wzrastają. A proszę jeszcze wymienić i nazwać najważniejsze choroby układu sercowo-naczyniowego. No przede wszystkim choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca. To jest główna przyczyna. No, konsekwencją tego jest zawał serca, a druga to udary mózgu, także to też zaliczamy do chorób naczyniowych. Czy te choroby są uwarunkowane genetycznie, czy zależą od naszego stylu życia? No, głównie zależy to od stylu życia, także ocenia się, że w 50% to jest związane ze stylem życia. Czyli nawet jeżeli w rodzinie występowała jakaś taka choroba, to nie jest wyrok dla nas, tak? No nie wyrok, ale są pewne choroby, które jakby zwiększają ryzyko tych chorób sercowo-naczyniowych, na przykład rodzinna hipercholesterolemia. Więc osoby obciążone tą chorobą, która jest genetycznie uwarunkowana, no mają znacznie wcześniej zawały czy udary mózgu, także niż cała populacja. I to objawia się u mężczyzn przed 50 rokiem, u mężczyzn przed 40, a u kobiet przed 50 rokiem życia. Także no, taka rodzinna hipercholesterolemia wiąże się z większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. To już genetycznie uwarunkowane, ale nawet u tych osób leczenie dietetyczne i zmiana stylu życia odgrywa rolę, nie tylko farmakoterapia. Także zmiana stylu życia jest podstawą postępowania w profilaktyce chorób układu krążenia. No to proszę o więcej szczegółów, to znaczy co należy zmienić, co należy wdrożyć, żeby uniknąć zachorowania na te straszne choroby. Może od razu powiem, że wytyczne dotyczące profilaktyki chorób układu krążenia przygotowywane są przez towarzystwa naukowe. I dla nas takim podstawą tych zaleceń to są rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które przyjęło również Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Te ostatnio opublikowane rekomendacje, czyli w roku 2016, są jak najbardziej nowoczesne, czyli uwzględniono już cały postęp wiedzy w tym zakresie, bo poprzednie były w roku 2012. Niewiele się to zmieniło, jeżeli chodzi o postępowanie w stylu życia, o zmianach, o zaleceniach dotyczących stylu życia. Może więcej, jeżeli chodzi o farmakoterapię. No bo na przykład dodano tutaj orzechy, czego nie było w wytycznych z roku 2012. Już w 2016 mamy pewne zalecenia, aby spożywać orzechy. Ale może zacznę od początku, co jest najważniejsze. A więc najważniejsze to jest ograniczenie kwasów tłuszczowych nasyconych, źródłem których są produkty
zwierzęce. No i również bardzo ważne jest ograniczanie kwasów tłuszczowych trans, źródłem z kolei których są wszystkie fast foody, tłuszcze smażalnicze, a więc mogą występować w różnych ciastkach, w jakichś herbatnikach, również we frytkach. Także te produkty należy ograniczać. Natomiast w miejsce tych kwasów tłuszczowych nasyconych powinno się wprowadzać tłuszcze roślinne, a więc oleje i tutaj taki preferowany, to jest właśnie olej rzepakowy, który możemy spożywać i na surowo i do smażenia, natomiast pozostałe oleje raczej tylko na surowo. No i jeszcze jeden rodzaj tłuszczów jest bardzo ważny, ale te zaliczamy do dobrych, to są wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które występują w rybach. I tu chodzi o kwas eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ale nie tylko, bo i towarzystw amerykańskich, należy spożywać ryby co najmniej 2 razy w tygodniu, w tym raz ryby tłuste, czyli takie jak łosoś, makrela, tuńczyk czy śledź. Warto o tym pamiętać, bo nieraz pacjenci mówią nam, że ryby są drogie, no ale śledzie nie są takie drogie, tylko musimy pamiętać, żeby unikać tych solonych, także w mniejszych ilościach. Także ryby są bardzo ważne. Ponieważ mówimy już o rybach, to teraz jeszcze sprawa suplementów. Czy te suplementy olejów rybnych można stosować, czy są zalecane? Otóż warto podkreślić, że z wcześniejszych badań wynikało, że suplementy jak najbardziej są wskazane, bo mogą zmniejszać ryzyko udarów czy zawałów, ale ostatnie metaanalizy, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich 6 lat, dowodzą, że te wyniki co do suplementów są rozbieżne. I w tej chwili stanowisko jest takie, że na przykład eksperci amerykańscy uważają, że można rozważyć suplementy olejów rybnych u osób, które mają chorobę niedokrwienną serca. Taka dawka to jest około 1 grama, o czym już na przykład nie wspominają europejscy specjaliści. Także tutaj zdania są podzielone, ale wszyscy są zgodni co do tego, że najważniejsze są ryby. No właśnie, czyli krótko mówiąc, podawanie tranu dzieciom, kobietom w ciąży, to co? To jest inna sprawa, ale zgodnie z rekomendacjami pediatrów, te oleje rybne można zastosować. Na przykład proponują, żeby raz w tygodniu były ryby, a raz właśnie suplementy. Dlatego, że w rybach mogą występować metale ciężkie. Ołów, rtęć. I tutaj są pewne zastrzeżenia pediatrów, czy słuszne jest takie zalecanie tych ryb. Więc niektórzy sugerują, że można wtedy suplementy, ale nie chciałabym wchodzić już w kompetencje pediatrów. Dobrze, to idźmy dalej, bo wymieniamy czynniki, które jakby zapobiegają wystąpieniu chorób sercowo-naczyniowych. Powiedzieliśmy o pewnych grupach produktów, ale u podstawy piramidy zdrowego żywienia są owoce i warzywa. Jakby coś Pani więcej o tym powiedziała. Tak, no to rzeczywiście w ostatniej piramidzie, która została przygotowana w Instytucie Żywności i Żywienia, tą podstawą są warzywa i owoce. Zgodnie z rekomendacjami tych ekspertów europejskich, należy spożywać co najmniej 400 gramów warzyw i owoców, po 200, czyli 200 gramów warzyw, 200 owoców w 2-3 porcjach. Dlaczego te warzywa i owoce są takie ważne? Po pierwsze są źródłem błonnika, witamin antyoksydacyjnych, flawonoidów, składników mineralnych. No i z różnych badań wynika, że spożywanie co najmniej 400 gramów warzyw i owoców, na przykład w porównaniu z grupą, która spożywa tylko około 100-130 gramów, to ryzyko choroby niedokrwiennej serca może się zmniejszyć o 30%. Także warto te warzywa i owoce jeść. Każda dodatkowa porcja warzyw i owoców to ryzyko zawału czy udaru mózgu mniejsze o 5-4%. A co z solą, cukrem i alkoholem?
No niestety, jeżeli chodzi o sól, należy ją ograniczać. Z danych między innymi polskich wynika, że w roku 98 spożywaliśmy 15 gramów, teraz jest około 10, a w rekomendacjach jest, żeby spożywać do 5 gramów. Także tej soli spożywamy znacznie więcej niż jest w rekomendacjach. A wiadomo, że sól to zwiększone ryzyko nadciśnienia, a to z kolei zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, czyli przede wszystkim udarów i zawału serca. Także sól należy bezwzględnie ograniczać. A wiadomo, że ta sól to występuje w wielu produktach. Nie tylko to, co stoi na stole, ta solniczka, ale również w wielu produktach, więc trzeba zwracać uwagę na etykiety. Jeżeli chodzi o cukier, no niestety też spożycie cukru jest dość wysokie. Zgodnie z rekomendacjami tych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, spożycie cukru nie powinno przekraczać 10% ogółu energii. Jak to wytłumaczyć? Otóż przeciętnie spożywamy około 2000 kilokalorii i z tego 10% to jest około 200 kilokalorii. Jeżeli przeliczymy to na łyżeczki, no to jest, że nie powinno się więcej spożywać cukru niż 10 łyżeczek dziennie. Ale trzeba pamiętać, że cukier to nie tylko to, co stoi na stole, ale również te wszystkie napoje gazowane. W Coca-Coli, w puszce Coca-Coli jest około 8-10 łyżeczek cukru. Czyli jeżeli sobie wypijemy jedną puszkę, to można powiedzieć, że już dzienna porcja cukru została dostarczona. Także ostrożnie z tymi napojami gazowanymi. Ja nie mówię tylko o Coca-Coli, ale również te wszystkie wody takie kolorowe, jakieś pomarańczowe, cytrynowe i inne barwione, one zawierają głównie cukier. Jeżeli na przykład pójdziemy do sklepu i widzimy mnóstwo kartonów, sok, napój, nektar, wybierajmy soki, bo do soków w Polsce nie wolno dodawać cukru. Natomiast nektary i napoje, czy pomarańczowy, czy inne owocowe, no niestety zawierają cukier. A co z tym alkoholem? Tutaj jest dużo sprzecznych opinii. Jedni kardiolodzy zalecają lampkę wina, inni mówią, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. Tak, rzeczywiście. Jeżeli chodzi o rekomendacje, to dopuszcza się umiarkowanej ilości alkoholu. Co to znaczy umiarkowana ilość? To jest 20 gramów dla mężczyzn i 10 gramów dla kobiet. Czyli przeliczając to na przykład na wino, to są 2 kieliszki czerwonego wina. Z badań wynika, że osoby pijące te umiarkowane ilości mają mniejsze ryzyko choroby niedokrwiennej serca i zawału. Ale musimy pamiętać, że nawet te umiarkowane ilości mogą doprowadzić do uzależnień, do marskości wątroby, do zapalenia trzustki. Poza tym alkohol podnosi stężenie trójglicerydów, więc jeżeli mamy osobę, która ma hipertrójglicerydemię, to ona w ogóle nie powinna pić alkoholu, o czym też się zapomina. Zapomina się o tym, że alkohol to nie tylko czysta wódka, ale również piwo, bo ja z praktyki mogę powiedzieć, że pacjent mówi mi, że on już wykluczył czystą, ale później się okazuje, że ta puszka piwa, no to oczywiście jeszcze jest w jego dziennym, że tak powiem, odżywianiu, tak? Więc wracając do rzeczywistości, no rzeczywiście tutaj zdania są podzielone, ale jednak powinno się tak troszkę sceptycznie do tego podchodzić. Można powiedzieć, że w diecie śródziemnomorskiej ten alkohol występuje jako tradycyjny składnik diety. I w związku z tym stanowisko tych ekspertów jest takie, że alkohol się dopuszcza, a nie zaleca. Czyli jeżeli już jest to w tradycji danego regionu, no można powiedzieć, że no już im pozwala się tą lampkę czy dwie wina wypić. Ale na przykład już w Europie Północnej, czy tam, gdzie nie ma tego zwyczaju, że nie powinno się zachęcać do picia alkoholu, tak bym powiedziała. Chciałbym się jeszcze upewnić, że nauka ma niezbite dowody na to, że zmiana stylu życia pomaga zarówno w prewencji, jak i w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Tak, jest przede wszystkim badania obserwacyjne. Takim dobrym przykładem jest Finlandia.
Otóż w Finlandii w latach 70. było najwięcej zgonów z powodu chorób układu krążenia i tam rząd wprowadził program północno-karelski, który polegał przede wszystkim na zachęcaniu do zmiany sposobu żywienia, przede wszystkim ograniczanie tłuszczów, ale również do zwiększenia aktywności fizycznej, do zaprzestania palenia papierosów. No i efekty były rewelacyjne, bo rzeczywiście umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca spadła o 80%. To były obserwacje wieloletnie, ostatnie publikacje są po 35 latach, nawet dłuższe. Także jednoznacznie z tych badań wynika korzyści ze zmiany stylu życia. Ale okazało się, że w innych krajach, typu takich jak Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, kraje Europy Zachodniej, czy inne skandynawskie, Szwecja, Finlandia, tam też zmniejszyło się występowanie chorób układu krążenia w ciągu ostatnich 3 dekad. Jak zaczęto analizować, jaka była przyczyna, to okazało się, że średnio w 50% zależało to od zmian w stylu życia. Czyli głównie zmienił się sposób żywienia, ale zwiększyła się trochę aktywność fizyczna, no i zmniejszyło się palenie papierosów. A jeżeli chodzi o sposób żywienia, to tutaj no, taką, można powiedzieć, wiodącą rolę też odegrało, bo zaczęto spożywać więcej warzyw, owoców, a mniej tłuszczu. I to wpłynęło na to, że zmniejszyło się to występowanie chorób układu krążenia. Ktoś powie, że powstały nowe leki. Tak, nowe leki rzeczywiście odegrały pewną rolę, ale te nowe leki, takie jak statyny, to one są od roku 1990, a te obserwacje mamy wcześniej opublikowane. Także tutaj mamy bezsporne dowody na to, że ten styl życia odegrał bardzo ważną rolę. I również w Polsce to obserwowano, bo w Polsce mamy spadek zgonów od roku 1989. Szacuje się, że to około 40%. I tutaj właśnie obserwowano zmniejszenie stężenia cholesterolu, a na to miała wpływ zmiana sposobu żywienia, no ale również zmniejszyło się trochę palenie papierosów, troszkę zwiększyła aktywność fizyczna, także ten styl życia też miał znaczenie i w Polsce. Którą z diet poleciłaby Pani jako najlepszą dla profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych? Jeżeli chodzi o diety rekomendowane w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, no to chyba na pierwszym miejscu można wymienić dietę śródziemnomorską, bo mamy na to dowody z różnych badań. Nie tylko z badań obserwacyjnych, bo na przykład Amerykanie prowadzili takie badania ankietowe, gdzie porównywali dietę osób zbliżoną do śródziemnomorskiej z ogólnie stosowaną w Stanach. I okazało się, że ci, co mieli dietę zbliżoną do śródziemnomorskiej, mieli znacznie mniej zgonów sercowo-naczyniowych. Ale mamy też badania kliniczne, badanie PREDIMED, jest to w prewencji wtórnej, czyli u osób bez chorób układu krążenia, bez choroby niedokrwiennej serca. I LIONSTADY, było to badanie przeprowadzone u osób, które no, miały w wywiadzie chorobę niedokrwienną serca. I okazało się, że ryzyko choroby niedokrwiennej serca spadło po stosowaniu tej diety śródziemnomorskiej w prewencji wtórnej o 70%, a w prewencji pierwotnej o 30%. Stąd wniosek, że ta dieta śródziemnomorska jest jak najbardziej polecana w profilaktyce chorób układu krążenia i tu wszyscy są zgodni, eksperci europejscy i amerykańscy, że to powinna być taka przykładowa dieta. Czy w takim razie lekarze, do których trafiają pacjenci z chorobą wieńcową lub po zawale, czy ci lekarze rekomendują taką dietę, czy raczej dzisiaj dominuje leczenie farmakologiczne? Tutaj trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo lekarz nie ma czasu. Mogę powiedzieć to z własnej praktyki. I właściwie lekarz głównie poświęca czas na zbadanie i przepisanie leku. A taką profilaktyką powinni zajmować się jednak specjaliści. Oczywiście lekarz powinien powiedzieć, bo ktoś musi tego pacjenta przekonać. Ale tutaj brakuje takiego personelu,
który no, przygotowałby pacjenta fachowo. No, na przykład u nas w instytucie są dietetycy i każdy pacjent, zanim przyjdzie do lekarza, ma wykład na temat zdrowego sposobu żywienia i wytyczne, jak powinien się odżywiać. Taki wykład trwa około 2 godzin. Także zawsze coś w tej głowie zostanie u pacjenta. Bo lekarz no, nie może 2 godzin poświęcić na promowanie zdrowego stylu życia. Ale na pewno podczas wizyty powinien o tym wspomnieć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.